Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 grudnia bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane. Teraz je przełożę i już patrzymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla panny zapowiada. Poniedziałek, rycerz denarów. Wtorek, rycerz mieczy. Środa, 9 kielichów, przepraszam. Czwartek, paść kielichów. Piątek, królowa buław. Sobota, 5 buław. I niedziela, pustelnik. W tle 5 mieczy. Trochę nerwowy tydzień, ale nie dajcie się. Róbcie swoje bez względu na to, co kto mówi, co tam sobie gada. Jednym uchem wpuśćcie, drugim wypuśćcie. Jeżeli chcecie załatwić jakąś konkretną urzędową sprawę, no nie możecie odpuszczać. Musicie, kurczę, wejść oknem, jak wyrzucą Was drzwiami, szukać rozwiązania, ale też nie dawać się prowokować do kłótni, do ostrej wymiany zdań z jakąś nerwową osobą, nieprzewidywalną, wścibską ze wzrostem. Nie pozwólcie się też wykorzystywać i manipulować sobą słownie. Dopowiemy sobie tutaj. Dobrze. Kochani, poniedziałek, rycerz denarów. Dzień będzie Wam się bardzo dłużył. Dużo też pracy, no ale to przełoży się na pieniądze. Możecie nawet jak wziąć jakieś nadgodziny, bądź no, dłużej posiedzieć w pracy, bo na przykład będzie no, praca do ostatniego klienta, na przykład tak, jak tam ktoś się zasiedzi i trzeba będzie po prostu dłużej pobyć w pracy. Możliwy wyjazd służbowy, możliwe pieniążki, które wpłyną na konto, na które długo czekaliście, wszelkiego rodzaju rozliczenia. Ktoś może odda dług, może wreszcie będziecie mogli sfinalizować jakąś transakcję, jakieś zaległe faktury ktoś ureguluje. Może być tak, że ktoś przyjedzie pożyczyć od Was pieniądze na jakiś dłuższy okres czasu. Zastanówcie się, czy macie. Te panny, które starają się jakąś pożyczkę dofinansowanie, jest to dobry dzień, żeby te sprawy pozałatwiać, zwłaszcza jeżeli jest długi czas oczekiwania. Wszelkiego rodzaju środki, które są z socjalu, jakieś dodatki tutaj też powinny w tym dniu pojawić się wreszcie na koncie. No, uzbrójcie się w cierpliwość, bo wszędzie być może trzeba będzie odstać jakąś kolejkę, poczekać. Wszystko to będzie jakoś długo trwało, więc jeżeli naprawdę nie macie pilnych spraw ten poniedziałek, to sobie to wszystko odłóżcie na inny dzień. Natomiast już we wtorek mamy dynamiczny dzień, rycerz mieczy, więc dużo będzie się działo. Pamiętajcie, żeby się nie śpieszyć, zwłaszcza na drodze. Może być jakaś kontrola, może być fotoradar. Uważajcie, żeby nie złapać mandatu, żeby nie postawić miejsca gdzieś tam, gdzie mogą założyć blokadę na koło. Bo w pośpiechu, w takim roztrzepaniu, jak ten rycerz mieczy, no możemy zapomnieć i później okaże się, że no, jest problem. Może przyjść jakiś list polecony, może Was odwiedzić policja, komornik, jakiś urzędnik, może przyjść jakieś wezwanie, jakiś monit do zapłacenia. Może być też tak, że spotkacie się z osobą, która będzie miała wiedzę i sprawnie, szybko pozałatwia Wam jakieś sprawy urzędowe. Jakiś taki po prostu kompetentny, sprawny na przykład urzędnik, który będzie wiedział co i jak i szybciutko Wam tutaj na przykład przyjmie jakiś wniosek, podanie, udzieli jeszcze jakieś informacji. Więc jeżeli chodzi o sprawność załatwiania spraw urzędowych, jak najbardziej tak. No jeżeli musicie gdzieś tam się tłumaczyć, coś wyjaśniać, nie wchodźcie w polemikę słowną, bo tylko sobie pogorszycie sytuację. Ta osoba może wydawać się z pozoru taka ponura. No i jeszcze jak, że tak powiem, zaczniecie tutaj się przekomarzać, no może robić na złość, może opóźniać też, więc to w drugą stronę może działać, tak? No czasami tak jest, że spotkamy się z osobą, która nas obsługuje w jakiejś sprawie i no, jest po prostu niemiła. Ma wiedzę, ale jest nieprzyjemna, taka chłodna, szorstka i robi takie dziwne wrażenie. Więc tutaj na pewno nie wchodźcie w takie polemiki słowne. Jeżeli czekacie o informację w sprawie pracy, przyjdzie ta informacja i prawdopodobnie dostaniecie zatrudnienie. Natomiast wszelkiego rodzaju dotacje, jakieś dofinansowanie jak najbardziej też. Te panny, które mają pracę, mogą liczyć na podwyżkę, premię bądź jakąś nagrodę. Dobry dzień na przystępowanie do egzaminów ustnych bądź pisemnych. Macie wiedzę, sprawnie sobie wszystko napiszecie, tylko uważajcie, żeby znowuż też za szybko nie oddać tam no, jakiegoś testu, bo może być tak, że coś przeoczyliście, tak? Więc nie śpieszcie się, uspokójcie się, więc wcześniej wyjdźcie z domu, żeby nie utknąć w jakichś korkach, żeby nie, że tak powiem,
zegarkiem w ręku ganiać i na ostatnią chwilę gdzieś tam wpaść na jakąś konferencję, na jakieś spotkanie, żeby się nie spóźnić, tak? Dobrze, moi kochani, może do Was napisać bądź zadzwonić zodiakalny wodnik, bliźniak bądź waga z dobrą wiadomością. Może być tak, że złożą się w tym dniu jakieś propozycje, będziecie musieli szybko podjąć decyzję. Środa, 9 kielichów, bardzo dobry dzień. Będziecie dumni z siebie, że udało Wam się coś zrealizować, coś osiągnąć. Jeżeli czekacie na wyniki egzaminów, będą bardzo pozytywne. Dziewiątka kielichów, bardzo fajne relacje w pracy. Podziwianie, komplementowanie, docenianie. Miłe spotkanie w tym dniu z przyjaciółmi, niektóre panny no jakoś sobie uprzyjemnią w tym dniu dzień, może zrobicie coś dla siebie, może jakieś zabiegi pielęgnacyjne, może kupicie sobie coś ładnego. Może być też tak, że ktoś zaprosi Was na jakąś kolację, może być to też dzień, gdzie będziecie wspólnie celebrować jakieś wydarzenie z przyjaciółmi w większym gronie, może czyjeś imieniny, może czyjeś urodziny. Dziewiątka kielichów, bardzo fajny dzień, jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie, będziecie szczęśliwi, wiele spraw załatwicie pozytywnie, ludzie będą życzliwi, Wy też będziecie w świetnym nastroju i humorze. Czwartek mamy kartę Pazia kielichów, spotkanie z zodiakalną rybką, młodsza osóbka, może odwiedzi Was córka, może wnuczka, może koleżanka. Dobre wiadomości, jeżeli macie dzieci, tutaj świetne wyniki w nauce, wygranie jakiegoś konkursu. Dzieci mogą sprawić Wam niespodziankę, będą też grzeczne. Może być tak, że córka, zwłaszcza tutaj w wieku już takim dojrzewania, będzie chciała wyznać jakiś miłosny sekret swojej mamie. Jeżeli chodzi o relacje w pracy, bardzo przyjemne. Widzę, że jeżeli podejmujesz nową współpracę, panno, trochę jesteś nieśmiała, trochę wątpisz w swoje umiejętności, nie potrafisz się odnaleźć w nowym otoczeniu, trochę się wstydzisz, ale nie przejmuj się tym. Od razu zaprzyjaźnisz się z jakąś miłą osobą, która pomalutku, że tak powiem, zapozna Cię ze wszystkim i oswoisz się troszeczkę z otoczeniem. Róbcie swoje, bo jesteście fachowcami, na pewno odnajdziecie się w tej pracy, więc tutaj wszelkie jakieś kaprysy, wątpliwości odłóżcie w kieszeń. Bardzo miłe spotkania, może być randka, może być jakaś fajna wiadomość, ktoś może sprawić Wam komplement, jakąś niespodziankę, partner bądź partnerka kupił upominek, miło spędzicie wieczór z ukochaną osobą. Niektóre panny być może w tym dniu będą towarzyszyć swoim dzieciom na jakichś zajęciach muzycznych, artystycznych, bądź razem wybierzecie się na basen. W piątek mamy królową buław, więc bardzo taki aktywny, dynamiczny dzień, sprawy macie pod kontrolą, jesteście pewne siebie, odważne. Będziecie, że tak powiem, robić wrażenie na swoim otoczeniu, nie tylko ze względu na wygląd zewnętrzny, ale też osobowość, sposób bycia, zachowania. Jeżeli chodzi o spotkanie z królową buław, baran, lew bądź strzelec, może jest to kobieta, która będzie z Wami współpracować, może jakaś doradczyni, pośredniczka, ktoś sprytny, ktoś, kto zna się na wielu rzeczach, może też doradzić, jeżeli chodzi o tutaj zwłaszcza panie, zabiegi jakieś pielęgnacyjne, zmiana fryzury, zmiana stylizacji, ewentualnie no, osoba, która gdzieś tam Was prowadzi, jeżeli chodzi o jakieś zajęcia sprawnościowe, niektóre panny być może chcą troszeczkę poprawić swoją formę, więc bardzo dobrze. Dobre wiadomości, jeżeli chodzi o pieniądze, tutaj, jeżeli macie własny biznes, sporo w tym dniu możecie zarobić. Ogólnie w relacjach powiem tak, trzeba szczerze porozmawiać, unikajcie kłótni, będzie bardzo dobrze. Partner bądź partnerka jest o Was zazdrosny, bardzo. I tutaj musicie na ten temat porozmawiać. No, panna jest tutaj bardzo atrakcyjną osobą, więc no, Wasza druga połówka może ma powody, ale powinniście to wyjaśnić, bo w pewnych sytuacjach może być to niezręczne. Natomiast samotne panny mają szansę kogoś poznać i tutaj widzę dwie osoby kręcą się wokół Was. I wodnik, i byk, i baran. No musicie zdecydować. A jeżeli nikt Wam nie odpowiada, no to po prostu dajemy kosza i szukamy dalej. Dobrze, kochani, niektóre panny po południu jeszcze sobie wyjdą na jakieś spotkanie, potańczyć, może kurs właśnie tańca, może właśnie jakieś ćwiczenia na siłowni, ewentualnie z koleżankami wystroicie się, bądź panowie tutaj z kolegami, bądź z partnerką, partnerem i ze znajomymi wyruszycie w miasto po prostu odpocząć, pobawić się
i miło spędzić ze sobą czas. Sobota mamy 5 buław i 4 buławy. No tutaj mogą być jakieś kłótnie rodzinne, ale może być też tak, że ktoś z rodziny po prostu chce Was gdzieś zaprosić, a Wy niekoniecznie macie ochotę. Być może musicie się uczyć, tutaj zwłaszcza panny, które studiują zaocznie, albo macie jakiś projekt do ukończenia, praca chałupnicza. Ewentualnie chcecie pobyć sami, więc no, nie uda się nikomu ani wprosić do Was w sobotę, ani Was gdzieś wyciągnąć. Może być też tak, że ktoś Was chce przekonać do tego, żeby urządzić jakąś uroczystość. Może tutaj być też jakiś konflikt na tle rodzinnym, kto być może ma zorganizować Wigilię. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o jakieś obowiązki w domu, no, widzę, że niektórym panom bardzo się nie chce, ale musicie przełamać w sobie tutaj pewne jakieś takie właśnie lenistwo. Jeżeli coś trzeba zrobić, jakieś porządki, mieć jakieś prace, po jakichś pracach remontowych coś uporządkować, bądź przygotować coś, bo ktoś Was z rodziny o to poprosił, no to musicie się niestety zmotywować do działania i, że tak powiem, wykazać się motywacją. Tak jeszcze myślę, bo czwórka buław to są jakieś dobre wiadomości, tylko przy tej piątce buław, no właśnie, może być zapowiedź jakiejś uroczystości, może ktoś Was chce do czegoś przekonać, bądź na siłę zaprosić, a Wy nie chcecie, no musicie sobie to przemyśleć. Niedziela, pustelnik, chcecie pobyć sami, macie dużo spraw do przemyślenia, jakieś sprawy właśnie związane z nauką, albo po prostu potrzebujecie ciszy i spokoju, bo takie zamieszanie, może byliście gdzieś na jakiejś uroczystości rodzinnej i właśnie ta piątka była, że macie dosyć tego gwaru, tego hałasu, że ktoś tam gdzieś tam się z kimś pokłócił, miał różnicę zdań, a teraz potrzebujecie wyciszyć się, odpocząć, przemyśleć sobie wszystko. I troszeczkę będziecie stronić od towarzystwa. Warto odwiedzić w tym dniu jakąś starszą, samotną osobę z rodziny. Może czeka na kontakt, może czeka na telefon. Bardzo na pewno ucieszy się na Wasz widok. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.